o całodobnym czuwaniu przy trumnach w warszawskiej katedrze. Do Krakowa pociągiem przyjechali najbliżsi prezydenta, brat Jarosław i córka Marta. Na krakowskim rynku prezydencką parę żegnały tysiące ludzi, którzy przyjechali tu z całej Polski. Wśród nich byli politycy, którzy dotarli do Krakowa specjalnym pociągiem. Dotarli nim m.in. premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Na krakowskim rynku jest Agnieszka Mosur. Agnieszko, to było ostatnie pożegnanie władz państwowych z prezydentem. Ostatnie pożegnania, w których najczęściej pojawiały się dwa słowa: solidarność i pojednanie. Solidarność, bo tłumy przed Pałacem Prezydenckim i dziś w Krakowie pokazały, że w chwili tragedii Polacy potrafią być razem, potrafią się wspierać mimo różnic politycznych poglądów. I pojednanie, bo te ostatnie dni pokazały też, że Polacy potrafią być razem, ale najtrudniejszy egzamin przyjdzie dopiero po żałobie, gdy te wielkie słowa i wielkie nadzieje, które pojawiały się dziś w Krakowie, przyjdzie skonfrontować z rzeczywistością. To była wyjątkowa podróż. Jarosław Kaczyński z Martą Kaczyńską, jej mężem i córką, pojechali do Krakowa pociągiem. Tym samym pociągiem na pogrzeb do Krakowa pojechali premier, marszałek Sejmu, ministrowie i parlamentarzyści. Taki znak wielkiej solidarności z panem prezydentem i z panem prezydentową, ale też taka nasza wielka, pokazanie jakiej wielkiej wspólnoty, wielkiej troski o Polskę i dalsze losy. Żałobna delegacja polityków wszystkich partii, obecnych i byłych przywódców Polski, pojechała do Krakowa, by ostatni raz wspólnie pożegnać prezydencką parę. Ten tydzień pokazał, że mimo takiej katastrofy Polska jest krajem stabilnym, demokratycznym, dobrze zorganizowanym i wrażliwym. I wrażliwym tak po ludzku, czyli odczuwamy solidarność, odczuwamy wspólnie ból. Sądzę, że to są wszystko takie dobre obrazy Polski. Do Krakowa nie przyjechał Lech Wałęsa. Był na wczorajszych uroczystościach w Warszawie. Ja powiedziałam wszystko, co miałam do powiedzenia w tej sprawie. To o Lechu Kaczyńskim, gdy był wiceprzewodniczącym Solidarności, Lech Wałęsa mówił: gdyby coś mi się stało, on ma kierować związkiem. On od początku był z nami, od początku, od założenia Solidarności. Dziś w biało-czerwonym tłumie na krakowskim rynku powiewało mnóstwo związkowych sztandarów, stoczniowców, hutników, którzy pamiętają Lecha Kaczyńskiego z sierpniowych strajków. Nigdy nie czuliśmy, że Lech Kaczyński nie jest w Solidarności, mimo że piastował najwyższe urzędy w tym państwie. Był wierny do końca swoim wartościom. Lecha Kaczyńskiego w Bazylice żegnał przewodniczący związku Janusz Śniadek. Leszku, płaczemy po tobie wszyscy. Świat pracy i prości, często ubodzy ludzie. Płaczemy, bo byłeś dobrym człowiekiem. Powiedzcie wszystkim, jak Lech Kaczyński kochał prawdę, jak o nią walczył. Niech wspólnie przeżyta żałoba to solidarne wzruszenie zmieni Polskę na lepszą. O to prosimy Boga. Dziękujemy. Dziękujemy. W imieniu władz prezydenta pożegnał marszałek Sejmu. Dzisiaj głos dzwonu Zygmunta wzywa nas wszystkich, aby śmierć 96 Polek i Polaków, śmierć polskiego prezydenta i jego małżonki nie była ofiarą daremną. Wzywa do pojednania polskiego. Wzywa do pojednania z narodem rosyjskim w imię przezwyciężania dramatu Katynia. Żegnamy, panie prezydencie. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Agnieszka Mosur, wydarzenia, Kraków. Jednym z pierwszych polityków zagranicznych, który zapowiedział swój przyjazd do Krakowa, był prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Przyleciał mimo zamkniętej przestrzeni powietrznej, a to pokrzyżowało plany wielu koronowanych głów prezydentów i szefów państw. Łączymy się z Janem Mikrutą.
Widać, że rosyjskiemu prezydentowi bardzo zależało na obecności w Krakowie. Trudno wyobrazić sobie, by Dmitrija Miedwiediewa mogło w czasie dzisiejszych uroczystości zabraknąć. Jak mówiłaś, rosyjski prezydent, choć wielu światowych przywódców z powodu chmury wulkanicznego pyłu nad Europą zrezygnowało, do Krakowa przyleciał, oddał hołd prezydentowi Kaczyńskiemu i, co bardzo ważne, mówił o potrzebie zbliżenia między Polakami a Rosjanami. Oprócz tego prezydenta Kaczyńskiego żegnali tu jednak przede wszystkim jego światowi polityczni przyjaciele i przywódcy krajów, dla których Polska jest strategicznym partnerem. Obecni i byli przywódcy Ukrainy, prezydenci Czech i Gruzji, politycy z krajów bałtyckich. Z powodu problemów z ruchem lotniczym nie przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Nie było w większości przywódców zachodniej Europy i tym bardziej widoczna i symboliczna była obecność Dmitrija Miedwiediewa. Prezydentów Polski i Rosji za życia Lecha Kaczyńskiego nie łączyło właściwie nic. Dzieliło właściwie wszystko. Ten ukłon Dmitrija Miedwiediewa ma więc znaczenie wyjątkowe, tak jak sam fakt, że mimo problemów rosyjski prezydent przyleciał dziś do Krakowa. Współczucie i pomoc, jakiej doświadczyliśmy w tych dniach od braci Rosjan, ożywia nadzieję na zbliżenie i pojednanie naszych dwóch słowiańskich narodów. Te słowa kieruję do pana prezydenta Rosji. Trzeba wypełnić dobrą treścią zbliżenia i pojednania. Prawdę można jedynie skrywać, ale prawda nigdy nie umiera. Nadzieję na to dają słowa i gesty ze strony rosyjskiego społeczeństwa, słowa i gesty ze strony prezydenta obecnego tutaj w Krakowie. Jeszcze przed uroczystościami w Bazylice Mariackiej prezydent Miedwiediew na Wawelu spotkał się z pełniącym obowiązki prezydenta Bronisławem Komorowskim i premierem Donaldem Tuskiem, a przed odlotem zapewnił o pełnej otwartości na współpracę przy wyjaśnianiu okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem. Tragedie mogą powodować poważne emocje, ale bardzo często zbliżają. Ja uważam, że jest to potrzebne mieszkańcom naszego kraju i Polakom. Na tym tle wyjątkowo wyraźnie widać było dziś w Krakowie nieobecność prezydenta Baracka Obamy. Stany Zjednoczone reprezentuje ambasador. Z powodu chmury wulkanicznego pyłu nad Europą nie zaryzykowano startu prezydenckiego Air Force One. Decyzja zapadła w ostatniej chwili. Prezydent Obama chciał porozmawiać z pełniącym obowiązki prezydenta Polski Bronisławem Komorowskim i tak zrobił. Złożył swoje kondolencje i wyraził podziw dla polskiej siły w tych trudnych chwilach. Na zakończenie wyraził żal, że nie może osobiście uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Na uroczystościach żałobnych zabrakło także m.in. prezydenta Francji, premiera Włoch, kanclerz Niemiec, brytyjskiego następcy tronu, szefa Komisji Europejskiej i sekretarza generalnego NATO. Oprócz delegacji z Rosji w Krakowie wylądowali jednak m.in. prezydent i była premier Ukrainy. Wojskowym śmigłowcem przyleciał prezydent Niemiec Horst Keller. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė przyjechała samochodem. Podobnie prezydent Łotwy. Chciałem być tu osobiście, by w imieniu Łotyszy i Polaków na Łotwie pożegnać prezydenta Kaczyńskiego, który był moim przyjacielem. Sojusznik Lecha Kaczyńskiego, prezydent Czech Václav Klaus, część drogi z Pragi pokonał pociągiem. Resztę samochodem. Do Krakowa dojechał. Ja bym rozumiał to, że nie przyjedzie kanadski premier. Zrozumiałbym to, że nie przyjechali premier Kanady lub Australii. Taki lot rzeczywiście byłby trudny do zrealizowania. Ale to, że nie przyjechali niektórzy Europejczycy, że nie przyjechał nikt z Brukseli, to po prostu niewybaczalne. Brukselę w Krakowie reprezentuje dziś tylko szef Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek. Gotowość przyjazdu, jednoznaczna, potwierdzenie kilkukrotne w ciągu tygodnia oznacza, te wszystkie osoby duchem są z nami, są właściwie obecne, tylko warunki atmosferyczne nie pozwoliłyby im siedzieć razem z nami dzisiaj w Krakowie. Przyjaciel Lecha Kaczyńskiego, prezydent Gruzji Michail Saakaszwili, rano wystartował z Tbilisi. Musiał jednak lądować w Rzymie. Włoskie władze nie wydały mu zgody na dalszy lot. Mimo to spóźniony już po mszy żałobnej doleciał do Krakowa. Pod Wawelem miało być dziś blisko 100 zagranicznych delegacji. Było znacznie mniej. W żaden sposób nie umniejsza to jednak hołdu oddanego dziś przez świat polskiej parze prezydenckiej. Jarmi Kruta, Wydarzenia, Kraków. A
Kraków przywitał prezydencką parę piękną pogodą i atmosferą zadumy. Zamarł ruch samochodowy, za to mnóstwo ludzi wyszło na ulicę. Znowu miało się poczucie, że wobec śmierci prezydenta Polacy chcą być razem. W centrum Krakowa jest Marek Sygacz, który od kilku dni obserwuje przygotowania do pogrzebu. Marku, jak przygotowywali się do niego mieszkańcy Krakowa? Na taki dzień jak dziś chyba nie sposób się przygotować. Nie mówię tutaj o flagach, sztandarach czy chorągiewkach, o tym wszystkim, co dzisiejszą uroczystością nadało charakter właściwie narodowej manifestacji, ale o emocjach, a to właśnie emocje spowodowały, że Kraków był dzisiaj miastem godnym, pełnym szacunku i pełnym powagi. Ewa od świtu rozdaje okolicznościowe wydania gazet na Salwatorze, dzielnicy na obrzeżach Krakowa. Jest 8 rano, za godzinę tą drogą przewiezione będą trumny Lecha i Marii Kaczyńskich. Widać, że tych ludzi będzie tutaj naprawdę sporo i że naprawdę to wszystkich poruszyło, wszystkich Polaków. 1000, może 2, tak naprawdę to bez znaczenia. Czekają długo i w ciszy, ciszy nawet jak na przedmieścia niezwykłej. Będą pierwszymi, którzy przywitają żałobny kondukt w Krakowie. Do rynku nie bardzo, ciężko mi stać po prostu. Każdy dziś na Salwatorze, tak jak Anna Dudkiewicz, wie, że wszystko potrwa chwilę i być może nie każdy zdąży rzucić swoje kwiaty pod koła czarnych limuzyn. To jest ważne, żeby tą swoją obecnością zamanifestować nasze poparcie i nasz szacunek i nasz żal przede wszystkim, ogromny żal za tym, co się stało. Także to nie jest ważne, czy zobaczę, czy nie zobaczę. Po prostu jestem. Łukasz przyszedł pod klasztor Norbertanek z bratem i rodzicami. Przyszliśmy pożegnać prezydenta. Niby niewiele, ale Łukasz ma dopiero 7 lat i to od jego rodziców będzie zależało, co zapamięta z tego dnia. To są jeszcze dzieci, więc oczywiście prostymi słowami. Kim był dla nas prezydent? Nasi rodzice i nasi dziadkowie mieli jakieś metody, żeby nam przekazać rzeczy ważne, a my nie umiemy. Zaledwie kilka minut od Salwatoru są krakowskie Błonia. 10 tysięcy ludzi modliło się tu w południe w intencji prezydenckiej pary i pozostałych ofiar smoleńskiej katastrofy. Uświadomiliśmy sobie na nowo kruchość ludzkiego życia. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Kiedy na Błoniach i w Łagiewnikach trwały nabożeństwa, na krakowski dworzec jeden za drugim wjeżdżały pociągi z żałobnikami. Wielkie emocje i wszelkie trudy by można było pokonać, żeby tu trafić. Trudy, by w tłumie ludzi dotrzeć na rynek, by dosłownie przecisnąć się przez policyjną kontrolę. Bez szans na odrobinę cienia przez wiele godzin. Bez szans, by tak jak ludzie na Salwatorze, choćby przez chwilę spojrzeć na trumnę prezydenta i jego żony. Nawet podczas ostatniej drogi z Bazyliki Mariackiej do katedry na Wawelu. Chyba, że ktoś mieszka pod samym wzgórzem. Pani Renata żegna prezydencką parę z dala od tłumu, z wyboru i konieczności. Ona i mąż mają problemy ze zdrowiem. Rzadko wychodzą z domu. W większym skupieniu, w większym zamyśleniu mogę to po prostu spokojnie sobie przeżyć, że tak powiem, na swój sposób. Dziś w Krakowie okazało się, jak wiele znaczeń może mieć jedno słowo razem. Marek Sygacz, Wydarzenia.